Krystianie. Słyszałem, że pracujesz nad kolejną powieścią i że ma zostać opublikowana po twoim wyjściu z więzienia. Podobno całe rzesze fanek chcą za ciebie wyjść. Oprotestowują twój wyrok i walczą o apelację. Jesteś międzynarodową gwiazdą. W takim razie twoja druga powieść będzie jeszcze popularniejsza od pierwszej. Ale chyba taki był twój plan. Leżeć w uśpieniu, dojrzewać, aż w końcu wyłonisz się jako autor bestsellerów. A jeśli to prawda, to nie ty siedzisz w więzieniu, lecz ja. Wyczekuję twojej kolejnej powieści. A kiedy nadejdzie ten dzień, będę już wolny i przeczytam ją jako pierwszy. Będę twoim najwierniejszym czytelnikiem. Twój ulubiony pisarz powiedział kiedyś, że jeśli wystarczająco długo wpatrujesz się w otchłań, ona zaczyna się wpatrywać w ciebie. Ale on nie był policjantem. Wiesz, czego ja się dowiedziałem? Że jeśli wystarczająco długo wpatrujesz się w otchłań, twój wzrok się do niej przyzwyczai.